Na program zaprasza twórca receptury na szokująco dobrą ofertę z dodatkowymi kanałami i nową odsłoną internetu światłowodowego. Telewizja kablowa Telcap. Lubimy zaskakiwać. Minęło już ponad 7 miesięcy od wstrzymania ruchu kolejowego na czas modernizacji linii 447. Pomimo, że we wrześniu zamknięcie spowodowało duże zamieszanie komunikacyjne, mieszkańcy naszego regionu dojeżdżający do stolicy zdążyli się już przyzwyczaić do braku tego środka komunikacji. W ostatnim czasie zorganizowany został briefing prasowy, na którym przedstawiono etap zaawansowania prac, zmiany w założeniach projektowych oraz najbliższe, kluczowe działania w ramach inwestycji. W najbliższym czasie przemieszczona zostanie wiata peronowa w Pruszkowie. Budujemy drogi jezdne, których no stąd akurat nie widać, natomiast na tych drogach jezdnych zostaną wybudowane, można powiedzieć, takie szyny w postaci dwutełowników. Na tych dwutełownikach wybudujemy konstrukcję z dźwigarów. Do tych dźwigarów zostanie przytwierdzona część tej wiaty i to wszystko jakby razem zostanie wysunięte o całość właśnie tej części dylatowanej wiaty, czyli około 40 metrów w stronę Warszawy. I to zostanie wysunięte w takim celu, abyśmy mogli swobodnie kontynuować prace związane z przebudową przejścia, to znaczy zabić grodzice stalowe, wyburzyć te części przejścia, bo tutaj przypominam, że nasza inwestycja dotycząca tego przejścia podziemnego, no to skupia się na przebudowie części przejścia podziemnego pod torem 3 i pod torem 4, czyli tylko pod linią 447. I żebyśmy mogli to wykonać, musimy wysunąć tą wiatę. To jest oczywiście tymczasowe wysunięcie, ono potrwa do około pierwszego, może drugiego tygodnia sierpnia i w tym czasie, właśnie w okolicach połowy sierpnia, ta wiata wróci docelowo na swoje miejsce. My będziemy mogli dalej kontynuować prace związane z peronem, związane z infrastrukturą tutaj odwodnieniową, branżową, także kontynuować dalej te skomplikowane prace. Modernizacja linii 447 to również wiele prac na terenie gminy Brwinów. Tam inwestycja objęła trzy kluczowe obiekty. Dwa w samym Brwinowie i jeden w Parzniewie. Wiadukt w kilometrze 22 i tutaj przygotowujemy się do położenia w tym jeszcze tygodniu, prawdopodobnie na koniec tego tygodnia, konstrukcji stalowej na torze numer 3, a w przyszłym tygodniu konstrukcji stalowej na torze numer 4, także tutaj również prace bardzo zaawansowane. Jeśli chodzi o drugi obiekt brwinowski, to jest przejście wzdłuż ulicy Sportowej w kilometrze 23, tutaj również no, mogę powiedzieć z satysfakcją, że jesteśmy naprawdę bardzo zaawansowani i pozostaje nam w zasadzie tam głównie, jeśli chodzi o takie kluczowe roboty obiektowe, klatka od strony toru numer 4. W zasadzie wszystkie segmenty przejścia podziemnego w Parzniewie są wybudowane, pozostają te klatki zewnętrzne. Peron tam w zasadzie już ma nawet odwodnienie, także ścianki peronowe stoją, nasyp jest, nawierzchnia pozostaje peronowa. Bezpieczną i sprawną komunikację dla kierowców, rowerzystów i pieszych zapewni nowy tunel pod linią kolejową na wysokości ulicy Działkowej w Pruszkowie. Jest to największe wyzwanie całej inwestycji. Tutaj udało nam się już wykonać ściany szczelinowe od strony ulicy Działkowej, czyli pod torem 1, 2 i 13, 15 i przeszliśmy jakby do budowy ścian szczelinowych po stronie ulicy Błońskiej. Teraz pod torem 3, 4 wykonywane są te ściany szczelinowe. No, ten tunel, planowane jego zakończenie to jest wiosna 2019 roku i tu też muszę powiedzieć, że dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymać tego terminu. Jak deklaruje wykonawca, inwestycja jest w zaawansowanym stadium. Wszyscy liczą na to, że ruch kolejowy zostanie wznowiony zgodnie z planem, czyli 3 września. Układ torowy, w sensie jakby tory już są położone w około 50%, bo mamy już około 18 km torów, czyli no, trzeba przyznać, że jest wiele problemów, wiele wyzwań. W pewnych miejscach są pewne opóźnienia, ale też staramy się, aby jakby to nadrobić i tu mamy jeszcze pewne zapasy. 3 września to nie jest koniec naszej inwestycji. Nasza inwestycja trwa do lutego 2019 roku, także prace będą nadal kontynuowane. Natomiast no, wszelkie nasze dążenia, praca mojego zespołu wykonawcy, inżyniera skupia się na tym, aby dotrzymać tego terminu wrześniowego. Pasażerowie już niedługo skorzystają z nowych peronów i przystanków w Parzniewie.
Po modernizacji na linii będzie mogło jeździć więcej składów, podniesie się komfort podróży na kilkadziesiąt następnych lat. Dobrą wiadomością jest to, że zaplanowane w dokumentacji projektowej podnośniki w peronowych przejściach podziemnych inwestor chce wymienić na windy, które będą dostosowane parametrami do swobodnego przewożenia rowerów i wózków. Powinno to rozwiązać dotychczasowe problemy, które zgłaszali podróżujący. Wartość całego projektu prace na linii kolejowej Warszawa-Włochy-Grodzisk-Mazowiecki, linia 447, to 285 milionów złotych. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską z instrumentu Łącząc Europę.